Dzisiaj pokażę wam, jak luzuje to koło, bo jest łańcuch za bardzo napięty i może się zerwać. Zaczynamy sobie od klucza 17 i odkręcamy tutaj całość. Tylko jeszcze przestawię sobie ten roter. Stała się ciekawa rzecz, ponieważ chciałem ten rower odwrócić do góry kołami i okazało się, że tak magicznie się ten łańcuch poluzował. Więc teraz trzeba... O, i się napiął. Patrzcie na to. Luźny. Napięty. Luźny. Ale heca. To co teraz? Mi się wydaje, że to trzeba dosunąć bardziej do przodu, żeby na stałe był taki luźny. Odwrócę go do góry kołami. Zawsze przy odwracaniu najgorsza jest ta kierownica, która się zawsze pałęta pod nogami. To jest zawsze upierdliwe, ale daliśmy radę. To co, młoteczkiem do przodu i zakręcamy. Profesjonalna robota. Siedzi, jest elegancko. Łańcuch luźny i to by było na tyle. Odwrócę go jeszcze. Jak widać, jest luźny. A więc odwracamy Roversona. Rowera. Przepotężnego składaka. I lecimy w trasę. Do zobaczenia.